10 najgorszych adaptacji Marvela: Tor Mroczny Świat. W filmie Tory Loki łączą siły w obronie 9 krain przed mrocznymi elfami pod wodzą Malekita, który planuje pogrążyć świat w ciemnościach. Światowa premiera filmu odbyła się 22 października 2013 roku, natomiast w Polsce 8 listopada tego samego roku. Film zarobił 644 miliony dolarów przy budżecie 170 milionów. W serwisie Rotten Tomatoes krytycy przyznali wynik 66% ze średnią ocen 6 na 10. Film spotkał się z bardzo mieszanymi opiniami widzów, a na portalu antyradio.pl w rankingu najgorszych filmów Marvela opracowanym na podstawie głosów widzów trafił na miejsce drugie. Kiedy zaczynamy? Niesamowity Hulk, amerykański, fantastyczno-naukowy film akcji na podstawie serii komiksów o superbohaterze o tym samym imieniu wydawnictwa Marvel. Główny bohater Bruce Banner w wyniku napromieniowania posiada umiejętność przemieniania się pod wpływem stresu. Halka od tego czasu ukrywa się i szuka antidotum na swoją przypadłość. Średnia ocen ponownie 6 na 10, a według czytelników portalu Antyradio.pl jest to najgorsza adaptacja Marvela w historii, choć moim zdaniem wcale nie, bo jest wiele zapomnianych perełek. Supergirl Film science fiction z 1984 roku w reżyserii Jonota Schwarca główną rolę odgrywa debiutująca Helen Slater, która za swoją rolę została nominowana do nagrody Saturn. Mimo to kinowy obraz spotkał się z chłodnym przyjęciem ze strony zarówno krytyków, jak i widzów. W 1985 roku film zgarnął dwie złote maliny dla najgorszej aktorki i najgorszego aktora. The Punisher, film fabularny z 1989 roku ekranizacja popularnego komiksu Marvela. Pomimo iż film jest adaptacją, wiele wątków znanych z komiksu zostało zmienionych. W tytułowej roli obsadzono szwedzkiego aktora Dolfa Lundgrena, choć film uznawany jest za kultowy kinoakcji lat 80. otrzymał on głównie negatywne recenzje profesjonalnych krytyków. Fani zarzucają Punisherowi zbyt duże odejście od pierwowzoru i realizowanie filmu w schematach obowiązujących pod koniec lat 80. Nawet najbardziej komiksowy element filmu bezdomny alkoholik pomagier mówiący wszystko w rymach był tworem wymyślonym stricte na potrzeby dużego ekranu. If society won't punish Ghost Rider 2 amerykańsko-arabski thriller akcji z 2011 roku. Już pierwsza część ta z 2007 roku budziła pewne wątpliwości, ale część druga zdecydowanie nie przypadła widzom do gustu. Dlaczego? Film razi nudą i tandetą. Jest to przykład tego, gdy studio na siłę chce zarobić trochę kasy i zamiast wysilić się artystycznie, robi gniot, który ma tylko i wyłącznie przyciągnąć do kina. Naprawdę mogły powstać dobre filmy Marvela, lekko oderwane od głównego nurtu superbohaterów, jak przezabawny i lekko pokręcony Howard The Duck, który zresztą też przez wielu jest uważany za słaby, czy przez cudowna kobieta kot z Halibery, ale niestety. W Ghost ktoś włożył mało serca, a za dużo pieniędzy. What have to well your own fire? No, awesome. Fantastyczna czwórka. Amerykańsko-niemiecki film z 2005 roku w reżyserii Tima Storego. Ekranizacja przygód czwórki superbohaterów na podstawie komiksów Marvela. Josh Trank nie szczędził słów krytyki w stosunku do producentów z Foxa tracających mu się wizję i dokonujących ciągłych zmian w scenariuszu. Z drugiej strony sieć huczy od plotek o reżyserze przychodzącym na plan w stanie wskazującym czy demolującym wynajmowane mieszkanie, czepiającym się aktorów o najmniejsze drobiazgi i wpędzających ich w załamanie, generując szkody w wysokości kilkudziesięciu tysięcy dolarów. W takich warunkach nie mógł powstać dobry film. Produkcja została zmieszana z błotem przez recenzentów. To Reed, look at me! Can. Fantastyczna czwórka, tym razem jednak produkcja, z 1994 roku. Prace nad tym legendarnym gniotem zaczęły się jeszcze w latach 80. wtedy Marvel masowo wyprzedawał prawa do ekranizacji swoich komiksów z powodu kłopotów finansowych i sporo z ich tytułów. Trafiło w niepowołane ręce mistrzów filmowej fuszerki. Szefowie studia po obejrzeniu wersji końcowej skonfiskowali wszystkie kopie, a aktorom biorącym udział w trasie promującej kazali jechać do domu. Byli zgodni: Ten film nigdy nie może ujrzeć światła dziennego. Autor komiksu Stan Lee po latach powiedział: Nawet ten film miał nie być nigdy pokazany nikomu. Kiedy okazało się, że dłużej udawać już się nie da, Marvel wymyślił sprytne kłamstwo. Tak, to fantastyczna czwórka, nie to nie film, to pilot serialu. Kiedy kilka lat później wyciekła taśma VHS z kompletnym filmem, nie było już sensu kłamać. Dziś fantastyczna czwórka Kormana pokazywana jest na festiwalach złego kina jako jego szczytowe osiągnięcie. Daredevil, amerykański film science fiction z 2003 roku w reżyserii Marka Stevena Johnsona. Chłopiec, Matt Murdock, zostaje oślepiony przez odpady radioaktywne i osierocony. Jak się okazuje w wyniku tego wypadku, pozostałe zmysły mata ulegają wyostrzeniu do tego stopnia, że jego słuch działa niczym sonar. Oznacza to, że widzi jeszcze dokładniej niż widział wcześniej, więc w sumie co to za ułomność, kiedy traci wzrok po to, żeby widzieć jeszcze lepiej. W każdym razie, Daredevil powoli odchodzi w zapomnienie, jednak wybranie Bena Afflecka do roli Batmana na nowo spowodowało, że wszyscy fani ekranizacji komiksowych przypomnieli sobie o tej produkcji. Sam Affleck wielokrotnie powtarzał, że no, ten film mu ewidentnie nie wyszedł, a kostium Daredevila, no cóż, uchodzi chyba za jeden z najgorszych w historii. Yeah. Elektra. Amerykańsko-kanadyjski przygodowy film fabularny z 2005 roku w reżyserii Roba Bowmana na podstawie komiksu Franka Millera i Marka Steve'a Johnsona. Kontynuacja filmu z 2003 roku Daredevil. Płatna zabójczyni Elektra zostaje przywrócona do życia przez siły dobra. Elektra ma zabić wdowca Marka Millera i jego trzynastoletnią córkę Aby. Elektra jednak zamiast wykonać zadanie, zaprzyjaźni się z Markiem i AB i postanawia bronić ich przed swoimi zleceniodawcami. Film nie tylko powtórzył wszystkie błędy swojego poprzednika, nie mając przy tym osładzającej tamten seans roli Colina Farella wcielającego się w Barcia, ale do tego dorzucił zupełnie niepasujące do mieszanki wątki paranormalne, już całkowicie zabijając klimat filmu. Capitan Ameryka. Film z 1979 roku. Pod koniec lat 70. nastąpił wysyp aktorskich adaptacji komiksów Marvela. Chyba nawet większy od tego mającego miejsce obecnie. W większości z tych tytułów nie da się dzisiaj traktować na poważnie, ale jeden wypadł kiepsko nawet w czasach swego debiutu, wyróżniając się złym aktorstwem i niemal całkowitym odcięciem od tego, co czyniło komiksowy pierwowzór tym, kim był. Zamiast gościa, który tak bardzo chciał walczyć za swój kraj, że przeszedł przez piekło tylko po to, by mu na to pozwolono, Steve Rogers, w tutejszym wydaniu to były żołnierz, który przez niemal cały film ma. Wszelkie problemy, głęboko w tyle, i jedyne co mu w głowie to beztroska jazda motocyklem. To trochę jakby zrobić film o Spider-Manie, który nigdy niczym się nie martwi, któremu obce są wyrzuty sumienia spowodowane śmiercią bliskich. A dodatkowo ten legendarny strój, zobaczcie jak wyglądał Kapitan Ameryka z 79 roku, i ten motocykl, no i co najlepsze ta tarcza. Dodatkowo, kiedy oglądamy film, widać jak te wszystkie plastikowe elementy się poruszają. Przemieszczają, czasami nawet odpadają, i twórcy filmu absolutnie nic z tym nie zrobili. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam was na kanał Światowa Historia, na którym staram się codziennie publikować nowy materiał. Dajcie znać w komentarzu, który film Marvela jest najgorszy dla Was. Czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się. Cześć.